Siema, z tej strony WB i to jest pierwszy odcinek z nowej serii na tym kanale. Będziemy sobie grać po 2-3 mecze w sezonach online. Cel: dojście do ligi pierwszej. Już zaczynamy. Już tu Ronaldo, na niego schamiłem się, no i ja nie wiem, jak na nim mógł tego nie trafić. Tutaj już druga akcja. Nani do Danego, Dany do Ronaldo, Ronaldo do na niego. Nani holduje tą piłkę, zagranie do Cristiano Ronaldo, Ronaldo z voleja huknął, ale Rui Patricio broni. Jeszcze tutaj Ricardo Quaresma czaruje, wchodzi w pole karne. Magidi spin, uderzenie z lewej nogi i Rui Patricio kolejny strzał broni. On niesamowity Portugalczyk jest na tej bramce. Tutaj sytuacja dla Cristiano Ronaldo. 37 metrów. Nie z takich dystansów już bramki strzelałem. Ronaldo, dobrze ustawiona siła. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Aj! Źle wycentrowana jednak kamera. Tylko i wyłącznie rzut rożny. Tutaj faulowany mój zawodnik. Przywołuje João Moutinho. Moutinho. Moutinho przy piłce. Fake shot, Moutinho. Moutinho wbiega w pole karne. Idealna centra. Nani, co się dzieje z tym chłopakiem w tym meczu? To ja nie wiem. Takie setki marnuje. Już tu błąd mojego przeciwnika. Cedric do Ricardo Quaresmy. Quaresma, Quaresma, Quaresma. Hazard spin. Berba spin. I kolejny Berba spin. Uderzenie i Ricardo Quaresma. Ładny gol. Cieszy się w rytmie Gangnam Style. Kolejna bramka Ricardo Quaresmy. Błąd mojego przeciwnika. William Carvalho do Eliseu. Eliseu. Podanie do na niego. Nani ciągnie tą piłkę. Podanie do Carvalho. Carvalho odgrywa do Danego. Dany wbiega w pole karne. I solidne wykończenie Portugalczyka. Druga bramka w tym meczu w 50. właściwie w 50. minucie. Ronaldo przyjmuje tą piłkę. Pięknie przekiwał Elastico. Magidi spin. Wchodzi Ronaldo. Powoli wkracza w pole karne Ronaldo, Ronaldo. Krótszy słupek i gol. Niesamowity jest ten Portugalczyk. Przekiwał całe boisko. I jeszcze tak wykończył. Po prostu niesamowite. Co potrafi Cristiano Ronaldo. Eliseu tutaj przyjmuje piłkę. Uderzenie. Mocarne uderzenie jak Patricio broni. Jeszcze tutaj Ricardo Quaresma. Quaresma. Czaruje. Magidi spin. Quaresma powoli wchodzi w pole karne. Quaresma położył dwóch obrońców. Quaresma, Quaresma. Prawa noga niestety nie ma bramki. No i zostałem faulowany. Idealne miejsce dla mnie. 25 metrów. Jedno z moich ulubionych pozycji do strzelania rzutów wolnych. Ronaldo. Ronaldo, 25 metrów. Ronaldo, Ronaldo. I jest przepiękny gol. Uwielbiam strzelać rzuty wolne. Szczególnie knakembolem. Dziecinnie prosta technika, jaka efektowna i efektywna. Przepiękny gol Portugalczyka. Rozegranie i śliczny strzał. Brawo. Bardzo dobrze wykonany rzut wolny. Przymierzył i trafił. Nic tylko pogratulować umiejętności. Nic po prostu dodać, cudo. Nic ująć. Fantastycznie wykonany rzut wolny. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Mój przeciwnik wznowił mecz. Już tu Ronaldo objeżdża. Aj, i Ronaldo faulowany. Ronaldo, 34 metry, też fajna pozycja do strzelania bramki. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, 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 Ronaldo! Aj, poprzeczka, jak niewiele zabrakło do szczęścia. Efektowna wygrana. Tutaj piłka do Muriela. Muriel zagrał do Rodrigueza i James Rodriguez pięknym
technicznym strzałem pokonuje Wojciecha Szczęsnego. Ależ ten młody zawodnik ma kurz. Piękne podkręcenie, piękny gol Jamesa Rodriguez'a za pola karnego. To już druga sytuacja. Cuadrado zagrywa piłkę przed pole karne do Jamesa Rodriguez'a. James Rodriguez uderza i Wojciech Szczęsny niestety broni. Tu już kolejna sytuacja. Pardo do Muriela. Muriel do Guarina. Guarin z dystansu. Przepiękny gol kolumbijskiego kreatora. Piękny long shot w wykonaniu Guarina. Cóż to jest za kunszt tego piłkarza. Niesamowity long shot. Tu już akcja mojego przeciwnika. Lewandowski strzela. Ospina broni i Grosicki dobija do pustaka. No, niezbyt ładny gol mojego przeciwnika, ale jak mawia klasyk, gol to gol. 2-1 w 70 minucie, nadal prowadzę, ale zrobiło się niebezpiecznie. Tu faulowany mój zawodnik, James Rodriguez. Fenomenalna sytuacja na szczelnie bramki w tym meczu. James Rodriguez, pięknie ustawiona piłka, dobry kąt. James Rodriguez, aj no nie wierzę, słupek. I Pardo dobija również do pustaka na 3-1. Wygrywamy w 81 minucie. Tu jeszcze Pardo biegnie lewą flanką. Pardo schodzi do środka, zagrywa do Baki. Baka z lewej nogi. Taki volley, gol zamyka ten mecz wynikiem 4-1 w 90 minucie. No i wygrywamy drugie spotkanie. 6 punktów na naszym koncie ląduje. To co mam powiedzieć? Do następnego. Siema.